z wykształcenia aktor, z zamiłowania dziennikarz. Gościem mojej Figury TV jest dziś Maciej Orłoś, dziennikarz telewizyjnego Teleekspresu. Oprócz Teleekspresu pan na początku również w telewizyjnej Dwójce pracował. Teraz z perspektywy czasu to był dobry wybór, że pan jednak na ten Teleekspres się zdecydował? To było tak, że Alicja Rezniek-Modlińska, której byłem gościem w jej programie w związku z promocją filmu fabularnego, w którym zagrałem główną rolę Głuchy telefon wraz z reżyserem tego filmu Piotrem Mikuckim. Otóż Alicja Rezniek-Modlińska z tego nicowego podczas tego spotkania na antenie zadała mi pytanie, a czy ty nie chciałbyś prowadzić programu jakiegoś w telewizji? Ono mnie zaskoczyło i później ona zaproponowała, żeby tak na dobry początek, żebym ja przyprowadzał do jej programu co tydzień w weekend jakichś swoich gości. No i tak zrobiłem kilka razy, między innymi pamiętam, że Kasię Figurę do niej przeprowadziłem i to ja wtedy odbywałem te rozmowy, czy tam wspólnie odbywaliśmy. Ale dostałem w tym mniej więcej czasie propozycję z Teleekspresu i z Dwójki też, że może bym do Oprawy poszedł. Więc ja nie byłem tak jakoś dłużej, nie byłem zakorzeniony w tej Dwójce, tylko raczej te dwie propozycje nastąpiły w tym samym czasie. No i wydaje mi się, że dobrego wyboru dokonałem. Z wykształcenia jest pan aktorem, z tego co wiem. Pracuje pan jednak jako dziennikarz głównie. Czy tutaj pan trochę nie żałuje, że jednak to jest to dziennikarstwo? Wiem, że te zawody są trochę powiązane, bo i w dziennikarstwie trzeba trochę improwizować, tak samo jak w aktorstwie, no ale jednak jest pan dziennikarzem, a nie aktorem przede wszystkim. W aktorstwie jest dużo mniej miejsca na improwizację, chyba że występuje się w improwizowanym spektaklu teatralnym albo gra się improwizowaną rolę w filmie fabularnym albo jeszcze coś innego. No jednak tam w aktorstwie trzeba się nauczyć roli i podawać teksty napisane przez kogoś innego i to dokładnie, już nie mówiąc o tekstach na przykład rymowanych czy sztukach teatralnych rymowanych. I natomiast w dziennikarstwie czy też w prowadzeniu programów to też oczywiście tak jak u nas w Teleekspresie wymagana jest niezwykła precyzja. Czas jest odmierzony co do sekundy, ale zdarzają się sytuacje, kiedy jest miejsce na to, żeby powiedzieć coś od siebie, właśnie zaimprowizować. To mi się zresztą bardzo podoba. Poza tym prowadzę też inne programy, nie tak regularnie, ale to się zdarza, no i wtedy to już jest zupełnie inna bajka, niż to już w ogóle nie ma nawet żadnego porównania, bo powiedzmy, że jest pewna analogia między Teleekspresem a rolą aktorską, która polega na precyzji. I tu jest wymagana precyzja i precyzyjne trzymanie się planu założonego. Natomiast są też takie programy, w których wie pan, to jakieś dywagacje teraz prowadzę, bo właściwie prowadzi mnie do konkluzji, że coraz jest mniej miejsca na improwizację wszelkiego typu. Jak wiadomo, improwizacja najlepsza to taka, która jest świetnie przygotowana i ta zasada obowiązuje przy realizacji większości programów. Wróćmy do Teleekspresu. Z perspektywy telewizji podejrzewam, że to tak ludzie mają takie wyobrażenie, że pan to przychodzi do pracy na 15 minut tylko, o godzinie tam 17:15 pan już jest wolny. A jak to wygląda w rzeczywistości? Jak pan się przygotowuje do programu? Ile czasu pan pracuje nad tym programem? Jak, krótko mówiąc, wygląda pana dzień pracy w Teleekspresie? No, gdybym przychodził na 15 minut, to bym zwariował, no, że to by nie było w ogóle moje, nie mógłbym się z tym zidentyfikować. Podobno tak pracują amerykańscy prezenterzy programów informacyjnych. To znaczy, oni są po to, żeby poprawnie, profesjonalnie podać tekst i żeby dobrze wyglądać. Ale to tak nie działa w Polsce, nie znam takiego programu informacyjnego. Moja rola polega na tym, żeby dopracować wszystkie teksty, niektóre piszę sam, większość no, czytam sobie, sprawdzam, dopasowuję do siebie, przerabiam na swój język, coś dopisuję, coś skracam, coś wydłużam, różnie. To naprawdę oczywiście za każdym razem bazą jest dla mnie to, co proponują dziennikarze, którzy są autorami danych tekstów. No ale ten autorski rys jest tutaj niezwykle istotny, ponieważ mam taką szansę, żeby to sobie po prostu tak przerabiać, żeby to czuć, żeby to było moje, no to mnie to kręci dzięki temu, bo później jest przyjemność, kiedy się jest na antenie i można po prostu mówić o pewnych rzeczach tak, jakby się mówiło od siebie, tak jakbyśmy się spotkali gdzieś
w jakimś kameralnym gronie i ja bym o czymś opowiadał. I ten kontakt, tego typu kontakt jest bardzo istotny, to jest dla mnie bardzo ważne. To już jedną tajemnicę rozwialiśmy, rozwijemy teraz kolejną. Śmieszne żarty na koniec, te historie, które się pojawiają. To jak to jest? Wy je sami wymyślacie, czy widzowie do was wysyłają jakieś propozycje? Nie, no sami nie wymyślamy, nie kreujemy rzeczywistości. Nie, naprawdę dostajemy od widzów. Kiedyś pocztą zwykłą, tradycyjną, teraz głównie mailem, ewentualnie poprzez portale społecznościowe. Dostajemy zgłoszenia do, znaczy zgłoszenia różnych śmiesznostek. Widzowie je zgłaszają. No, i sztuka polega na tym, żeby wyłuskać te najlepsze, które są najśmieszniejsze i które też dają największe możliwości, jeśli chodzi o ich obróbkę, że tak powiem. No więc właśnie, no, na tym to polega. Wyłuskać tę najlepszą śmiesznostkę, a potem maksymalnie najlepiej, najzgrabniej ją opakować, wymyślić puentę, no, coś, jakoś ją po prostu przedstawić w sposób atrakcyjny. Rozmawiamy w trakcie trwających Mistrzostw Europy. Chciałem, to już ostatnie pytanie na koniec, chciałem zapytać, jak będzie pan ostatni raz, po ostatnim meczu Polaków w tym turnieju zapowiadał to spotkanie, to w której fazie to będzie mecz? Gdyby pan mnie pytał o to samo 4 lata temu, to bym powiedział, że pewnie będzie jak zwykle. Polacy, nic się nie stało. Żarty typu tam pierwszy mecz, tam coś tam na otwarcie, drugi to mecz o wszystko, trzeci mecz to o honor i tak dalej, jak zwykle tam. No. Ale tym razem wydaje się, że właśnie niekoniecznie musi być jak zwykle, tylko że może być lepiej niż zwykle. Chciałbym, kiedy jest finał? 10 lipca. Ideale by było móc 11 lipca prowadzić Teleexpress i powiedzieć, no właśnie w finale wczoraj wygraliśmy z Niemcami 3-1, czy tam z Hiszpanią, albo nawet, że przegraliśmy, ale w finale to już naprawdę to jest wymarzona sytuacja. Ale 11 nie będzie mnie w Teleexpressie, więc i tak mi to nie grozi. To tym optymistycznym akcentem zakończmy. Miejmy nadzieję, że pani Beata będzie mogła takiej zapowiedzi użyć. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.